Wyobraźcie sobie, że napisałem go prawie 20 lat temu, tą piosenkę. Aczkolwiek nie nagrywałem jej przez bardzo długi czas w swoim życiu. Wylądowała dopiero na albumie Powrót do Korzeni, który wydałem w 2016 roku. To było prawie 10 lat temu już. A zrozumiałem ten utwór dopiero 2 lata temu. Zabawne jest to, w jaki sposób Bóg kieruje naszym życiem i pokazuje nam, co powinniśmy robić. A już wam mówię dlaczego. Dlatego, że właśnie koło tego 2016 roku zaczęły mi się naprawdę bardzo, bardzo poważne problemy ze zdrowiem i starałem się znaleźć gdzieś lekarstwo, uzdrowienie, jakby cierpienie i ból, jaki przeżywa moje ciało i duszę, były naprawdę bardzo duże. No i zaczęła się moja droga po te zdrowie. Pierwsze lata to było leczenie ciała, następne lata to było leczenie głowy. Mimo tego, że potem się okazało, że teoretycznie się wyleczyłem z tej choroby, na którą byłem chory, to dalej coś jednak była pustka. W sercu była pustka cały czas. Zainteresowałem się tematem duchowości bardziej. Mimo to, że czułem, że Bóg zawsze jest w moim życiu, to w jakiś sposób to był chyba czas, kiedy od Niego się odwróciłem. I muszę wam tutaj powiedzieć z tego miejsca, długo na ten moment czekałem, bo wiem, że tutaj jesteśmy wszyscy, jesteśmy wszyscy, mam nadzieję, że wszyscy tutaj noszą Boga w swoim sercu. Że gdyby nie Najwyższy Pan i Uzdrowiciel, nie byłoby mnie tutaj i nie żyłbym dzisiaj. Że Jemu zawdzięczam życie, Jemu zawdzięczam moje zdrowie, Jemu zawdzięczam to, że dał mi kolejną szansę, że czuję się naprawdę nowonarodzony, natknął nowe życie w moje serce. Moje życie się zmieniło o 180 stopni. Otworzył mi oczy na sprawy, których wcześniej nie widziałem. Pokazał mi, którędy mam iść w swoim życiu. I jeżeli jest tutaj jakakolwiek osoba, która jeszcze tego nie zrobiła swoim sercem, to mówię ci z własnego doświadczenia, żebyś nie czekał ani chwili. I nie mówię tutaj o tym, o naszej głowie. Bo my możemy rozumieć wiele rzeczy, my możemy chcieć nawet wiele rzeczy, myśleć wiele rzeczy. Myśleć, że wybaczamy komuś, myśleć, że kogoś kochamy, myśleć, że wierzymy. Ale najdłuższa droga w życiu do przebycia to 140 cm od głowy do serca. Żeby wyłączyć to i zaufać temu, co mówi twoje serce. Wybaczać sercem, kochać sercem i wierzyć sercem, a nie głową. Wielkie dzięki, że tutaj naprawdę wszyscy jesteśmy. Ja wierzę, że to też nie jest przypadek, że tutaj się pojawiłem akurat w tym czasie, bo wiem, że parę lat temu bym w ogóle tego nie zrozumiał. Więc otwórzmy nasze serca dla Najwyższego. Jeszcze taka jedna rzecz. Muszę to powiedzieć dzisiaj tutaj. Super, to jest dla mnie ważne. Że można naprawdę próbować. W sercu jest takie miejsce, które jest rezerwowane tylko dla Boga. I możesz próbować to zapchać karierą, możesz próbować to zapchać pracą, możesz próbować zapchać to pieniędzmi, materialnymi rzeczami, domami, samochodami, używkami, czymkolwiek będziesz próbował, nigdy nie wypełnisz tej dziury. Nigdy nie wypełnisz tej dziury niczym. Tylko poczujesz pełnię, jeżeli otworzysz swoje serce. Yo, dobra!